Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w pierwszą sobotę lipca. Lipiec to oczywiście miesiąc wakacyjny, ale również jest on poświęcony najdroższej krwi Pana Jezusa. Zachęcam więc do codziennego odmawiania w naszych domach, w naszych rodzinach, litanii do najdroższej krwi Pana Jezusa. Prośmy, aby Jezus obmył nas swoją krwią z naszych grzechów, słabości i osłonił przed wszelkim złem, przed wszelkimi pokusami, niebezpieczeństwami. Wpatrujmy się w krzyż Jezusa, w Jego rany, z których tak obficie wypływa najdroższa krew, przelana obficie dla naszego zbawienia, dla naszego uświęcenia. Dziękujmy Jezusowi za Jego mękę, za Jego rany, w których jest nasze uzdrowienie, nasze życie, nasza siła. Dzisiaj, tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, wynagradzamy niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi. Mam nadzieję, że każdy z was wypełnił warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, ponieważ chcemy w dzisiejszej audycji rozpocząć to nabożeństwo, które będzie przez kolejnych pięć pierwszych sobót, aby dziękować za pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę, już 17, która odbyła się 21 czerwca na Jasnej Górze. Wspominamy z wielką radością to wydarzenie. Dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy Matce Najświętszej za wszystko, co się dokonało, za każdy moment, każdą chwilę naszego wspólnego, radosnego spotkania i trwania przy Jezusie, przy Maryi, naszej Matce Królowej Polski. Dziękujemy też za ten deszcz, który troszkę nas zmoczył, ale wiemy, że to była taka widzialna zapowiedź tych łask, które obficie na nas spłynęły w tym miejscu i w tym czasie, które z pewnością będą wydawały wielkie owoce w naszym życiu, we wspólnocie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Pragnę również z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy byli razem z nami, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu. Przede wszystkim dziękuję z całego serca księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, który tak jak co roku i teraz przewodniczył Eucharystii, wygłosił Słowo Boże, miał także wspaniały, radosny koncert i razem z nim świętowaliśmy 50. rocznicę jego święceń kapłańskich. Dlatego dziękujemy z całego serca Panu Bogu za to, że ksiądz biskup jest z nami, że darzy nas tak wielką miłością, że zawsze jest wśród nas. Dziękuję ojcu Dariuszowi Paszyńskiemu, wikariuszowi prowincjała warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela za jego obecność wśród nas, za wygłoszone słowo. Dziękuję dyrektorowi Radia Maryja, ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, który również zawsze jest razem z nami. Dziękuję za to, że właśnie ojciec dyrektor jest inicjatorem naszych pielgrzymek na Jasną Górę, że zawsze dzięki Radiu Maryja możemy się zgromadzić u tronu naszej Matki
i królowej. Dziękuję ojcu Piotrowi Detlafowi, opiekunowi podwórkowych kół różańcowych dzieci, za wielkie serce, za trud, wysiłek włożony w organizację naszej pielgrzymki, w przygotowanie wszystkiego, by mogło przebiegać bez problemów, by przygotować cały program, aby przyjąć wszystkie dzieci, aby je zgromadzić na Jasnej Górze. Z całego serca, ojcu, za wszystko dziękujemy. Dziękuję także ojcom posługującym w Radiu Maryja, którzy byli obecni wśród nas, ojcu Benedyktowi Cisoniowi i ojcu Marcinowi Krupie. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy tak licznie przybyli razem z dziećmi, razem z grupami na pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych, którzy koncelebrowali Eucharystię. Dziękuję zespołowi Armia Dzieci, który z takim zapałem, entuzjazmem, radością w sercu razem z nami wychwalał Pana Boga, uwielbiał piosenką, tańcem, wspólnym klaskaniem, skakaniem, by uwielbić Pana Boga. Dziękujemy za wspaniały koncert, ale także za oprawę mszy świętej. To nie tylko był koncert, ale przede wszystkim modlitwa, wspólne uwielbienie Pana Boga, bo On jeden jest godzien naszego uwielbienia. Dlatego właśnie oddajemy Mu chwałę i cześć poprzez taniec, śpiew, który porwał każdego, od najmłodszego do najstarszego. Dziękuję ekipie technicznej Radia Maryja, telewizji Trwam za umożliwienie transmisji oraz wszystkim pracownikom, którzy pomogli zorganizować tę pielgrzymkę, którzy byli obecni. I dziękuję przede wszystkim wszystkim dzieciom, ich opiekunom, bo bez opiekunów, czyli kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów, rodziców i dziadków, dzieci nie mogłyby przybyć na Jasną Górę. Dlatego za wasz trud i zaangażowanie bardzo gorąco dziękuję. I wszystkim dzieciom niech za rok będzie nas jeszcze więcej dla jak największej radości Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Niech więc ten czas, który będziemy spędzać w każdą pierwszą sobotę miesiąca na nabożeństwie 5 pierwszych sobót miesiąca, będzie również dziękczynieniem za nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę i wspólnym wynagrodzeniem niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi, bo chcemy trwać przy sercu naszej najlepszej Matki. Chcemy pocieszać, chcemy wynagradzać, chcemy na nowo powierzać się jej niepokalanemu sercu. Zapraszam więc teraz do wspólnej modlitwy i wspólnego rozważania. Modlitwa na pierwszą sobotę pierwszego miesiąca nabożeństwa. O niepokalane serce Maryi, jaśniejące czystością, Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił. Amen. Tajemnica druga, światła, objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jezus razem ze swoją mamą, Maryją, z uczniami został zaproszony do Kany Galilejskiej na wesele. W pewnym momencie
Gdy trwała uroczystość weselna, Maryja zauważyła, że nie ma wina. Wtedy powiedziała o tym Jezusowi. A Jezus powiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ale Maryja wiedziała, że Jezus może zaradzić takiemu problemowi. I powiedziała wtedy do sług: zróbcie wszystko, co on wam powie. I uczynili. Jezus kazał napełnić wielkie dzbany wodą. Później pomodlił się i woda stała się winem. Na prośbę Maryi Jezus uczynił swój pierwszy cud. Przemienił wodę w wino i wesele mogło trwać dalej w radości. Niczym nie zmącone żadnym smutkiem z powodu tego, że zabrakło wina. Panie Jezu, i my chcemy zaprosić Ciebie i Twoją Matkę Maryję do naszego domu, do naszej rodziny. Tak jak zaprosili Was nowożeńcy z Kany Galilejskiej. Wiemy, że wtedy niczego nam nie zabraknie, ale może nie z tego, co materialne, co ziemskie, nie z rzeczy, które nam są potrzebne, ale właśnie wtedy, kiedy Ty, Jezu, będziesz obecny w naszej rodzinie razem z Twoją Matką, to będziemy szczęśliwi, bo każdy dzień będzie uświęcony Waszą obecnością, wypełniony pokojem, miłością, radością. Dlatego pragniemy każdego dnia we wspólnej rodzinnej modlitwie zapraszać Was do naszych serc, do naszego życia, do wszystkich obowiązków, jakie codziennie wypełniamy, by nasze życie było wypełnione winem Bożej łaski, winem miłości i świętości. Nie chcemy wody, którą jest byle jakie życie, życie w smutku, w troskach, kłótniach, nieporozumieniach, braku nadziei, ale chcemy życia w Bożej łasce, miłości i świętości. Dlatego pragniemy, abyś Ty, Jezu, był z nami, razem ze swoją Matką, która mówi nam: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Pragniemy być Tobie, Jezu, posłuszni we wszystkim. Chcemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je każdego dnia w naszym życiu. Jutro Ojciec Święty Franciszek rozpoczyna swoją podróż do Ameryki Południowej. Otoczmy go swoją modlitwą. Prośmy o Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i zdrowie dla Ojca Świętego oraz o wielkie owoce tego pielgrzymowania. Natomiast 7 lipca rozpoczynamy nowennę przed Świętem Matki Bożej Szkaplerznej. Zachęcam wszystkich do odmawiania tej nowenny, zwłaszcza tych, którzy są okryci płaszczem Matki Bożej, czyli szkaplerzem świętym. I na zakończenie pragnę bardzo serdecznie zaprosić na nasze wakacyjne, regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych, które odbędzie się już za parę dni we wtorek,
7 lipca w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie koło Tarnowa u ojców redemptorystów w ramach Wielkiego Odpustu. Rozpoczęcie o godzinie 14.30, o godzinie 15.00 msza święta. Przybądźcie jak najliczniej, są wakacje, niech więc nikogo z Was nie zabraknie. Wspólnie dziękujmy za miniony rok szkolny i prośmy o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi na czas wakacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień będzie pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, a więc być może do zobaczenia na Jasnej Górze, a wcześniej już we wtorek 7 lipca w Tuchowie z Panem Bogiem.